Urodziłem się w Kazimierzu Wielkiej w rodzinie nauczycielskiej. Szkołę powszechną ukończyłem w 1936 roku i rozpocząłem w tym samym roku naukę w gimnazjum w Miechowie. W międzyczasie rodzice się przeprowadzili do Działoszyc i okupację spędzałem już w Działoszycach. Wybuch wojny był dla nas młodych szokiem, ponieważ przekreślał nasze najbliższe plany. Okupant zlikwidował szkolnictwo średnie, a więc my, nastolatkowie, nie mogliśmy kontynuować nauki. Co prawda powstały szkoły zawodowe o ograniczonym zakresie i taką szkołę ukończyłem, która w zasadzie odpowiadała przedwojennemu liceum zawodowemu, ale nie było przedmiotów takich jak język polski, czy historia, czy też geografia. Były czysto zawodowe przedmioty. Trzydziesty dziewiąty rok, jak wiadomo, zakończył się dla nas dość tragicznie, ponieważ kampania wrześniowa była dla nas klęską i spowodowała to okupację. Ale jeszcze nie ustały walki, jeszcze nie zapomnieliśmy świstu kul, a już powstały ruchy konspiracyjne. W powiecie pińczowskim, w powiecie miechowskim, w powiecie olkuskim, a więc w tych powiatach, które były terytorialnie podporządkowane konspiracyjnie, najpierw Związkowi Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, jako inspektorat rejonowy. Pierwsze zalążki to były już w październiku w Miechowie, gdzie kapitan służby czynnej Grzywacz przywołał znane osobistości miechowskie i wspólnie zawiązali organizację. Skład tej organizacji wchodzili inżynier Masalski, następnie nauczyciel Świtalski, z powiatu pińczowskiego wchodził pan Żakowski, pan porucznik wówczas Żakowski po tym spotkaniu miechowskim zwołał organizacyjne zebranie w Skalpmierzu w mieszkaniu byłego komendanta policji państwowej Głotka. Udział w tym wzięli z terenu
Pińczowskiego. Pan Żakowski, pan Ślaski, następnie i pan Kapsa z Działoszyc. Pan Kapsa w Działoszycach rozpoczął działalność na rzecz organizacji i pierwszymi w Działoszycach organizatorami oprócz niego byli Kulczyński, Adamczyk, Statowska, Woźniakowski. Ich działalność spowodowała, że placówka konspiracyjna konspiracyjna Działoszycko-Skalmierska utworzyła kompanię. Dowódcą tej kompanii był nauczyciel z Działoszyc Stefan Pęczalski. Lata początkowe były latami organizacyjnymi. Nie przyjmowano masowo, bo tworzono jakby tylko szkielety jednostek wojskowych i opierano się w pierwszym przede wszystkim na ludziach, którzy służyli w wojsku, często byli podoficerami, czy też oficerami. Początkowe to były zręby tylko organizacyjne i z działalności poza ściśle tym ewidencją zajmowano się też propagandą w celu pozyskania nowych członków, a także poprzez wydawanie prasy, informowanie społeczeństwa. Więc w Działoszycach w oparciu o nasłuch radiowy wydawano takie wiadomości frontowe. Okazało się, że to było niewystarczające. W związku z tym powstał zespół, który wydawał już typu gazetka wiadomości. Prace te prowadził podchorąży wyleciało mi w tej chwili nazwisko. Wydawała tygodnik o nazwie Front. Jego redaktorem był podchorąży Grot Edmund Całka z Januszowic wsi obok Działoszyc. Kolportowana była również prasa centralna oraz Okręgu Krakowskiego ZAK. Wydawana przez Inspektorat
rejonowy ATA. Szybko rosły szeregi konspiracyjne. Spowodowało to konieczność zmian organizacyjnych. W obwodzie Pińczów, do których należała placówka Działoszyce, powstało trzy podobwody. Podobwód Pińców o kryptoninie Pola, podobwód Działoszyce o kryptoninie Dusia i podobwód Koszyce o kryptoninie Kasia. Podobwód działoszycki zrzeszał cztery placówki, a to Działoszyce o kryptoninie Dzięcioł, Skalmierz kryptonim Skowronek, Kościelec Kos i Drożejowice Drost. Pod obwodzie działoszyckim podporucznik Żakowski, pseudonim Zagraj, utworzył batalion. A w placówkach zostały zorganizowane kompanie. Było to wyprzedzeniem stosunku do tego, co się działo w innych okręgach, ponieważ w zasadzie w inspektoracie struktury ściśle wojskowe, a więc kompanie, plutony, kompanie, bataliony i wreszcie pułki i dywizja powstały dopiero w 1944 roku, w sierpniu. A więc tutaj takie było pewnego rodzaju wyprzedzenie. Jeżeli będę się właściwie skupiał na przykładzie placówki działoszyckiej i tej kompanii, której dowódcą pierwszym był pan Stefan Pęczalski, a szefem tej kompanii był pan Wacław Kapsa. Ten stan organizacyjny, osobowy utrzymywał się do 1943 roku. W 1943 roku nastąpiła zmiana. Zmiana ta była spowodowana tym, że w międzyczasie pan Pęczalski zmienił miejsce zamieszkania, objął pracę nauczyciela w Pińczowie, w związku z tym nie mógł bezpośrednio zarządzać, dowodzić placówką, jak i tą kompanią. Czynności te w jego imieniu wykonywał szef kompanii, pan Wacław Kapsa. W połowie czerwca, dokładnie 26 roku, były w Działoszycach aresztowania. Aresztowano 13 osób oraz okolicy, to znaczy Skalmierza, gdzie był aresztowany burmistrz i nauczyciel Jaros oraz w sąsiedniej wioski właśnie dowódca batalionu i dowódca tego podobwodu, pan porucznik Żakowski. W związku z tym wakatem w dowództwie placówki
księcią Działoszyckiej, powołano w sierpniu na to stanowisko nauczyciela z zawodu, podporucznika rezerwy Walerego Zaroda, który posługiwał się pseudonimem Prądzyński, a na zastępcę podporucznika Witolda Łacha pseudonim Piccolo. Szefem kompanii został mieszkaniec Działoszyc, kapral rezerwy Władysław Kulczyński, pseudonim Cichy. W 1943 roku nastąpił dość znaczny wzrost szeregów, ale jeszcze, że tak powiem, dobory były wykonywane w formie, nazwałbym to, elitarnym. W drugiej połowie sierpnia na skutek porozumień odgórnych nastąpiło scalanie Armii Krajowej z batalionami chłopskimi. U nas, w naszej kompanii, ta akcja była przeprowadzona, ponieważ w gminie wiejskiej, która należała do placówki Dzieńcio Białoszyce, Sancygniowie, zdecydowana większość członków była właśnie z BH. Akcję tę przeprowadzono bezprawnie, prawie wszyscy BH-owcy przeszli. W związku z tym nastąpiła zmiana w podziale plutonów. Te plutony w tych miejscowościach, gdzie była przewaga BH, były plutonami, w których byli w większości żołnierze pochodzący pierwotnie z BH. No, jakiś niesnasek między żołnierzami AH czy BH nie było, bo przecież to wszystko było, koledzy wszyscyśmy się tam znali. Nowe dowództwo kompanii Dzieńcio w Działoszycach w związku ze wzrostem ilościowym obok tych organizacyjnych podjęło już działalność masowo szkoleniową. Chodziło o przysposobienie tych ludzi, którzy nie służyli w ogóle w wojsku, a znaleźli się w szeregach Armii Krajowej. Były prowadzone szkolenie podstawowe dla cywilów, nazwijmy. Było doszkoleniowe dla tych, którzy mieli poza sobą służbę wojskową. Wprowadzono kurs podoficerski, a w 1944 roku również kurs podchorążych, którego już ja miałem zaszczyt, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć.
Druga połowa roku 1939 i początek 1944 roku charakteryzował się tym, że rozbudowano już mocno szeregi Armii Krajowej. I nasza placówka, nasza kompania na koniec 1943 roku liczyła już około 300 osób. A więc to już była dość duża formacja. No, ale trzeba powiedzieć, w ślad za wzrostem ilościowym to taka organizacja o nazwie Rada Główna Opiekuńcza. Ich ekspozytury były i w małych miasteczkach, i w gminach. I tutaj też obok przedstawicieli służb cywilnych, państwa cywilnego, w tych organizacjach działali członkowie, żołnierze Armii Krajowej. Na przykład w Działoszycach te funkcje w zarządzie pełnili żołnierze Ryszard Zwoliński i Stanisław Kulczyński. Masowy napływ wysiedlonych z Warszawy spowodował konieczność zabezpieczenia im pomocy lekarskiej. W związku z tym powstał, jak nazywano, szpitalik. Szpital ten prowadził miejscowy lekarz, nawiasem mówiąc, żołnierz również 106 Dywizji, pan dr Karol Grębowski, a służbę sanitarną pełniła kwalifikowana pielęgniarka, pani Halina Biskupek, również żołnierz AK. Obsada, poza tymi dwoma zawodowymi, to była sanitariuszek tych przeszkolonych w ramach Armii Krajowej. Tam takimi szczególnie mocno zaangażowanymi sanitariuszkami to była pani Edyta Poręcka, pani Jadwiga Woźniakowska, jej siostra Janina Woźniakowska i jeszcze jedna wojna, jeszcze jedna Woźniakowska, imienia nie pamiętam, popularnie nazywana Minutą. Nie pseudonim, tylko jej imię tak zrównane. Również moja siostra Anna, następnie Anna Ryżanka. Tak, ten szpital miał dość duże powodzenie. Chyba gdzieś 12 łóżek. No i te dziewczęta pełniły funkcje salowych i sanitariuszek przez cały okres, a jeszcze po przyjściu
wojsk sowieckich był on czynny, bo właśnie przed wkroczeniem dzień Działoszyce bombardowali Sowieci i okolice i okazuje się, że dużo ludności cywilnej w godzinach przedwieczornych przywieziono z okolicznych wsi do Działoszyc i nawet myśmy w trybie, że tak powiem, alarmowym, kogo się dało, tośmy do tego szpitalku dostarczyli, żeby mogły udzielić tej pierwszej pomocy rannym. Zrobiłem trochę dygresji na ten temat, bo już wszedłem niemal w powojenne, ale wrócimy się do tego, co się działo. Więc czym się charakteryzował było pierwsze półrocze 1944 roku? No, sytuacja na frontach wskazywała, że Wielka Rzesza Niemiecka ma policzone swoje dni. Wojska radzieckie wkroczyły na teren państwa polskiego. Następnie w maju, 17 maja, Monte Cassino, 4 czerwca Pan Rzym, 6 czerwca drugi front w Normandii, a więc te wydarzenia spowodowały, że społeczeństwo tego rejonu naszego historycznego inspektoratu Maria były nastawione tak, że trzeba wykorzystać tą sytuację, że widzimy pewien popłoch, że Niemcy z Zawisy uciekają, że nadeszła godzina rozprawienia się z Niemcami. I w związku z tym nastąpiły likwidacje posterunków. I proszę sobie wyobrazić taki szereg łańcuszek. 23 lipca w miejscowości Czarnoci rozbite zostały przez miejscowe siły korpus ekspedycyjny niemiecki, składający się przede wszystkim z tych z Ukraińców. Jaka była geneza tego? Więc na ten teren przyjechali, zaczęli aresztowywać ludzi. Miejscowe społeczeństwo, zarówno związane ze Stronnictwem Ludowym z BH, jak i z Armią Krajową, wykorzystało moment, że obok stacjonował Batalion Narodowych Sił Zbrojnych. Mocna organizacja wojskowa. Udano się do nich z prośbą o pomoc i zawarto krótkie porozumienie. I przy tej sile rozbito, zginęło chyba około 30 żołnierzy niemieckich. Wzięto do niewoli dowódcę majora SS rannego. To dodatkowo wyzwoliło chęć szybkiego podejścia. I teraz już idzie protokołowo. 24
stycznia w Grębalowie. Grębałów? Nie, 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 to jest Grębałów. Ach, odoma. Nie Grębałów. Momencik. Proszę Pani, 24 nad ranem w Grębocinie grupa żołnierzy z kompanii Nowe Brzesko zaatakowała uciekający do Miechowa posterunek policji. Doszło do starcia zbrojnego. Został zastrzelony komendant Long, czyli komendant tego posterunku, i grupa dywersyjna zdobyła całą dolę. 24 w nocy na Racławicki posterunek, nazwę napad ze strony dywersji. Co prawda nie udało się go zdobyć, ale załoga się wyprowadziła. 25 w godzinach popołudniowych w Sancygniowie grupa żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa zaatakowała wypoczywających tam na rekonwalescencji będących żołnierzy niemieckich. W walce ostrej, bo nie tylko z broni, ale i z hukiem granatu, zdobyli ich, wzięli do niewoli, zdobyli mnóstwo broni. Prawdopodobnie broń ta już była użyta w nocy z 25 na 6 w Działoszycach przy rozbrajaniu tam szpicpunktu. To były takie duże zgrupowania żandarmerii i policji granatowej. Załoga tego szpicpunktu obejmowała kilkunastu żołnierzy oraz żandarmów oraz około 40 policjantów. Rozbrojenie tego posterunku było dość charakterystyczne. Dowódcy nasi zdawali sobie sprawę, że rozbroić ten posterunek można tylko w jeden sposób. Działaniem psychologicznym. Więc założyli tak, dwa warianty akcji na ten posterunek. Pierwszy wariant to otoczyć, wezwać się do poddania. Jeżeli się poddadzą, sprawa rozwiązana. Jeżeli nie, ostrzelać z broni maszynowej i odskoczyć szybko. Siły nasze, mówię nasze, bo to już jest mój ściśle teren, nie były w stanie tego wykonać. Kilka
ponad 8 kilometrów od nas w lesie stacjonowała grupa partyzancka imienia Głowackiego, Bartosza Głowackiego pod dowództwem podporucznika Pazura, która pochodziła spod Kozłowa. Więc to on, ta grupa jeszcze jako dali żołnierze BH pod szyldem, że tak powiem, grup oddziału bechowskiego występowała. Dowódca nawiązał kontakt z Pazurem i umówili się, że pomogą. A żeby nie dekonspirować żołnierzy z naszej kompanii na własnym terenie, obrano taką metodę, że będą zabezpieczenie miasta Działoszyc będzie dokonane przez żołnierzy stoszu naszych kompanii działoszyckiej, Dzięcioł. Natomiast grupa Pazura będzie pod jego dowództwem atakowała szkołę, w której się znajdowali ci policjanci. Ale jego grupa liczyła 18 osób, więc dodano do tego jeszcze 12 żołnierzy od nas i ten oddział 30-osobowy miał atakować. Przebieg był następujący. Przebieg znam z własnej autopsji. Nie byłem w tej grupie, tylko byłem łącznikiem między dowódcą całości, wówczas porucznikiem Zarodem, a tym, a Pazurem, dowódcą tym. Spowodowane to było to, że we wcześniejszych jako łącznik byłem wysyłany do Pazura, więc znali mnie i żołnierze, i Pazur. Wobec tego poruszanie się na zakazanym terenie nie budziło żadnych zastrzeżeń z ich strony. Dalej. Skoro miało się ich sztuką wziąć, trzeba było tą sztukę wywołać. Wywołano w ten sposób, że zaangażowano kilka furmanek, które o określonej godzinie zaczęły wjeżdżać do Działoszyc i jeździć po mieście galopem różnie. Na nich byli żołnierze, którzy wydawali najróżniejsze komendy. Także całe miasteczko było postawione na nogi. Tylko siedzieli w domu, bo nie wiedzieli co to się dzieje. Ale to wszystko dochodziło do szkoły. Strażnik, który trzymał wartę przed budynkiem szkoły, wtedy wszedł, już się nie pokazał, a natomiast czekano do momentu rozbudnięcia się. Przy świcie został wezwany komendant do poddania się. Zażądał jakiejś zwłoki czasowej. Ta zwłoka
nie dała rezultatu i powoduje pierwsze, zbliżała się już ustalona godzina i znów poprosił o jeszcze o pół godziny zwrotu. Dano mu jeszcze te pół godziny. Obserwowałem to i podziwiałem pazura, który spokojnie chodził po alei cmentarza, bo szkoła była przyległa do tego, po głównej, na tym wymachiwał sobie gwizdkiem, który miał na sznurze na palcu. No a ja chodziłem koło niego i tylko było widać gdzieś tam ukradkiem kątem oka wypatrują ze szkoły. Nadszedł czas tej dodatkowej szpery. Krzyknął pazur. Koniec. Poddawać się. Za chwilkę uchylają się drzwi. Wychodzi komendant. Kazano mu podnieść ręce, Był dość duży plac, bo od muru kościelnego do szkoły były jakieś 40 do 50 metrów. Na ten plac, na środek, musiano podejść, odpiąć pas, broń położyć. On dodatkowo czapkę jeszcze zdjął i tam położył. Wyskoczył od nas kolega Andrzej Zwoliński, doszedł do niego, wymacał, potem jeszcze do jego dwóch jego stryjeczni brat i szef kompanii i oni regulowali ten ruch wychodzący. I pojedynczo żołnierze, najpierw żandarynko wychodzili, każdy doszedł, został obmacany, rósł stos broni, zwracano uwagę, że nie wolno rzucać, ma być postawiony. No i w ten sposób opróżniono szkołę, poszedł żołnierz przeglądnąć jeszcze, czy ktoś się nie zataił. No i w ten sposób zdobyto właśnie tym trikiem, robiąc wielki szum, hałas, taki silny. Ustawiono tych, nazwijmy, jeńców czy aresztowanych w dwuszereg. I pod eskortą wymaszerowano spod szkoły na rynek. Na rynku jest już zbiorowisko ze 250 ludzi i czeka na przybycie. Po drodze zostają partyzanci obrzucani kwiatami. Na magistracie wywieszona flaga, przychodzi na środek rynku. Tam był maszt flagowy, którego nigdy nie zlikwidowano. Jakoś tam stał pomnik Kościuszki, to został zlikwidowany w 1939 roku. W ciągu nocy, nie przez Niemców. Taki dwóch braci murarzy go, strażaków rozebrali i schowali w remizie i przetrzymali całą wojnę.
I jeszcze dalej będziemy mówili o tych wierszy. Więc wciągana jest flaga na ten maszt. Odśpiewano hymn, przemówił pazur. Stałem od niego w takiej odległości, jak do łodzia tutaj, ale nie pamiętam, co mówił. Kompletnie nie pamiętam. No więc entuzjazm był duży. Młody chłopak zrobił kilka zdjęć. Te zdjęcia działoszystwo pani pewno zna, bo one są publikowane w wielu, wielu. Więc się zachowały i potem odmarsz, tak jak byli, do lasu. Odprowadziłem jeszcze trochę pazura. No i po drodze go męczyłem, żeby mi pistolet sprezentował. No niestety nie i do końca żal miałem o ten pistolet, że mi nie sprezentował. Więc wojsko odeszło. Zaczynają się grupki tworzyć, rozmawiać, co to będzie. Jak będzie. Ciuchcia od Kazimierzy przyszła. Za chwileczkę patrzymy. A taki mieszkaniec Działoszyc, nie żołnierz, idzie z karabinem na plecach. Co? Jechał Niemiec z Kazimierzy do tego. Do Miechowa z pocztą. Rozbroiłem go. Jak zwykle przy takim zaczynają różne wersje chodzić. Po południu, że a Niemcy wyjeżdżają na Działoszyce, to rzeczywiście, bo okazuje się, o 4:00 po południu pod Skalmierzem, a właściwie pod Sielcem, z dwóch stron. Od Miechowa przyjechała ekspedycja i od Kazimierza. No i doszło do starcia. Ci Niemcy byli tak jakoś nierozważni bez tego, że mały stosunkowo oddział Sokoła, bo kilkunastoosobowy, potrafił dwie ekspedycje rozbić. Trupów trochę tam padło. Spalono im dwa ciężarowe wozy, jeden zabrano. No więc w Działoszycach lekka taka się robi panika. No i znów pazur wysyła mnie do lasu, do nie pazur, tylko mój dowódca, zaród, wysyła mnie do lasu, do pazura, o pomoc. No, pojechałem rowerem, więc odpowiem na pytanie. Widziałem to towarzystwo w stodole. Przesłuchiwani byli policjanci i puszczani do domu. Puszczani różnie. Niektórzy przesłuchany i marsz, niektórzy mieli wymierzoną karę chłosty i tych puszczano w bieliźnie.
No i jak potem słyszałem, to chłopi, którzy się z nimi spotkali, to prosili o jakie fotki i nikt nie dał mi spodni. No tak zwrócili do siebie. Oddałem meldunek i wróciłem. Co się stało z Niemcami, nie wiem. Bo i większość policjantów już nie wróciła do Działoszyc, tylko w swoje strony od razu się udali. Także trudno było, nie wiem, co się stało. No wtedy nie przypuszczałem, że będę rozmawiał po raz ostatni z Pazurem. Przenieśli się stamtąd i Pazur w sierpniu zginął pod tunelem. Co ze społeczeństwem działoszyckim dalej? Dalej niepokój, bo wracając po drodze spotkałem się z drugim kolegą, który jechał do Pazura, tym razem na koniu. O przyspieszenie tego. Pazur się wywiązał, bo przysłał grupę. Okazuje się, że był spokój wtedy. Gdzieś koło godziny 9:00 dwa samoloty sobie nadleciały, ale to były takie podobne do, nie wiem jakiej były marki, one były podobne do kukurydzików tych, a pani też nie zna tych czasów. Takie dwuflatowce starego typu. I załoga dwuosobowa, krągłą i ten obserwator wyrzucał gdzieś tej wielkości zapalające bomby. Narzucał tego dużo i ostrzeliwał z karabinu właśnie. No więc znów jest popłoch, ucieczka, odlecieli. W międzyczasie zawiązała się obrona przeciwlotnicza, do akcji przystąpiła straż. Poinformowano mieszkańców, żeby na strych wynieść przynajmniej jedno wiadro z piaskiem i ktoś przy nalocie pełni te, bo wystarczy tylko łopatka piasku na tą bombkę i ona już nie będzie się paliła i nie jest groźna. Rzeczywiście, pewno gdzieś po 2 godzinach jest drugi nalot, bez rezultatów. Na następny dzień znów nalot. Tym razem zapaliły się dwa obiekty. Ale to już było przygotowane. Wszystko, także straż rozpoczęła akcję gaśniczą. No, ugaszono, ale zawziął się pilot na to, żeby zniszczyć motopompę i obstrzeliwano. Było rannych dwóch strażaków, którzy byli żołnierzami, no na ten moment w pełni byli strażakami. No więc znów wpadli strażacy na pole. Były pustaki, pustakami obtoczono
tą motopompę i tylko obsługujący mechanik od czasu do czasu chodził tam do regulacji, także im się to nie udało. Okazuje się, że ten 26 to już do tego doszedł, że nawet z Krakowa wyszła ta ekspedycja, tylko w Jakrzycach ją zatrzymano. Także, że coś tam musiało jednak w wywiadzie niemieckim być, że to będzie teren niespokojny. No już nie mówię, że potoczyło się już skarmierz Kazimierza 27, Koszyce, Nowe Brzesko to samo, było trzy naloty na miasto. 27 zlikwidowała Kazimierza duży posterunek też niemiecki, składający się, a właściwie ukraiński, bo i dowódca był. Poddali się, na rozmowę poszedł zastępca dowódcy kompanii i też proszono go o zwłokę i drugi raz poszedł i poddali się. Także jakieś tutaj były bez silniejszych. Trochę gorzej było w tym okresie, w Opatowcu silna była walka, zginęło cywilnych osób ponad 20. Następnie w Nowym Korczynie, aczkolwiek to był już obwód Buski, ale tak się złożyło, że nasi z Opatowca tam brali udział. Znikły władze niemieckie. Wobec tego 27 objął w Kazimierzu Wielkim oficjalne urzędowanie, delegat powiatowy rządu na powiat pińczowski, pan Józef Dębkowski, przedwojenny działacz Stronnictwa Ludowego, rolnik z Małych Kujawek. I w Kazimierzu ujawnił się również sztab 120 Pułku Piechoty pod dowództwem kapitana Sewera Romana Zawarczyńskiego, rodowitego pińczowiaka. A więc tak się jakoś składa, że nawet i te przywódcze funkcje pełnili ludzie z tych terenów, nie narzuceni, nie, bo dowódcą batalionu w Koszycach był nauczyciel, który pochodził z sąsiedniej wsi, tam się urodził. W Nowym Brzesku był pan Tugut z Nagorzan. W Kazimierzy Wielkiej dowódcą kompanii był zawodowy, wojskowy, ale kazimierzanin. Jego zastępcą był też kazimierzanin. Także tutaj nie mieliśmy, że tak powiem, napływowych oficerów. To może też dawało pewne prerogatywy, że ludzie znali tych i mieli do nich zaufanie, to też inne właśnie.
Trzeba podkreślić, że w okresie trwania Rzeczpospolitej postawa społeczeństwa była świetna. Na przykład tak się złożyło, że 31, to był poniedziałek lipca, byłem wysłany do starostwa nowego, polskiego, do Kazimierzy. Tam były jarmarki w poniedziałki tradycyjne. Normalne jarmarki się odbywały. Ludziska się trochę przyglądali, jak widzieli, że się chodzi z bronią, ale nie zamarło życie. Następnie Ciuchcia chodziła na naszym terenie. Do Proszowic z Kazimierzy chodziła, do Działoszyc chodziła, do Niechowa tylko nie chodziła, bo by aresztowali, w Kosmyżowie by też zaaresztowali pociągi. Do Pińczowa, na przykład tych jeńców z Kazimierzy, 50 kilku, to Ciuchcią do Pińczowa do więzienia zawieziono. Poczta kursowała. Dyrekcja poczty mieściła się w Koszycach. Telefony na tym odcinku działały. Także życie było jedno tylko. Od czasu do czasu były alarmy, no bo jednak Niemcy sobie nie mogli pozwolić na utrzymanie takiej enklawy przyfrontowej, która wytrącała dość szeroki pas z komunikacji z zapleczem bezpośrednim frontowym. Dlatego też stale robiono te wyskoki na te tereny niemieckie. No tak się złożyło, że na tej pętli Jaksickiej ekspedycje z Krakowa zawsze utknęły i wracały. No w końcu nadszedł ciężki czas, 5 sierpnia i pacyfikacja z Kazimierza. Wuj Oskalmierz, duży, trwający ponad 12 godzin, zakończony tragicznie dla nas też, bo zginęło 22 żołnierzy i 70 kilka osób zostało rozstrzelanych, w tym nawet dzieci, niemowlęta. W boju pod Skalmierzem zginęło 3 żołnierzy z naszej kompanii, którzy byli odkomandowani 3 dni wcześniej do takiego oddziału szturmowego dowodzonego przez Kozłowskiego, który pochodził z Kościelca. No i tam oni ponieśli śmierć. Jeden był ciężko ranny. No i to dało, że tak powiem, początek końca Rzeczpospolitej. Żołnierze usunęli się w głąb Pińczowskiego, w okolice Turnawca,
tamtą. No i tam w większości zostały rozwiązane. W jaki sposób? Więc oddziały te, żołnierze te, którzy mogli być zagrożeni po przyjściu Niemców, zostali skierowani do uformowanego nowo batalionu Suszarnia, który stał później w Sancimowie. No i tam na przykład z Proszowic Kłos z grupą, no, to co pamiętam, kto poszedł, to poszedł ten Biernacki, następnie Latała z Podwarzyńczy, Michalik, Moczew, to gaz, tak? Moczew, potem on zginął 30 sierpnia. Plutonowy wyleciał mi w tej chwili jego. A natomiast reszta, których uznano, że możemy jakoś zostać, oddać broni, zamelinowano i wróciliśmy do konspiracji. Po tragedii skalmierskiej, jak już mówiłem, nastąpił upadek Rzeczpospolitej. Jeszcze tliła jakaś iskierka. Jeszcze i Niemcy nie zapomnieli o wydarzeniach, które tu miały miejsce. Nie zapomnieli o tym, że społeczeństwo postawiło, że społeczeństwo rozpoczęło walkę z okupantem i chciało się jego pozbyć. Jeszcze były pewne wyprawy pacyfikacyjne. Ostatnia na tym terenie miała miejsce w Górach Miechowskich 16 sierpnia. Doszło tam do walki między ekspedycją udającą się na teren powiatu miechowskiego, a grupą partyzancką z Skrzetuski stacjonującą w Górach Miechowskich. Po krwawej walce Niemcy odstąpili i wrócili do Miechowa. W walce zginął dowódca oddziału, porucznik Żbi, oraz jeden z żołnierzy. W związku z zaistniałą sytuacją na terenie inspektoratu została zawiązana batalion szturmowy Suszarnia i tak jak spaleni na terenie Rzeczpospolitej Kazimiersko-Pruszowickiej przeszli do tej formacji również oddziały dywersyjne z pozostałych części, a więc z Miechowskiego i z Olkuskiego, przeszły do batalionu szturmowego.
Zadaniem batalionu szturmowego była ochrona mieszkańców przed okrucieństwem Niemców. Batalion szturmowy był też ością w gardle władz niemieckich i usiłowano go zlikwidować. W sierpniu, bodaj 27, w tej chwili uszła z pamięci data, sztukasami zaatakowano miejsce postoju w lesie Sancygniowskim, a ściśle mówiąc na folwarku Knyszy. W walce tej poniesiono duże straty materialne w zakresie zaopatrzenia wojskowego żołnierze. Kilka osób zginęło zarówno wśród żołnierzy, jak i mieszkańców folwarku. Batalion szturmowy stacjonował tam do grudnia, ale stale był nękany przez Niemców. Z tym, że już zmieniono kierunek natarcia, nie od strony Słaboszowa czy też Kaliny, ale z drugiej strony od Książa i tam spacyfikowano kilka wsi. Ostatnią walkę tam stoczył batalion szturmowy 1 listopada 1944 roku. Walka ta zakończyła się również zwycięstwem partyzantów. No i w związku na zbliżającą się zimę generał Tysiąc, właściwie podpułkownik Tysiąc wtedy, dokonał reorganizacji, aby bliżej żołnierze byli społeczeństwa, po jednej kompanii ulokował w każdym z powiatów, a więc w powiecie miechowskim, olkuskim, proszowickim i w tym stanie dotrwali do wejścia armii sowieckiej.